Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano, a dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie poddania się i odpuszczenia kontroli. Cóż to jest za temat? Ano, jest to dość ważny temat, szczególnie na początku drogi rozwoju duchowego, ponieważ gdy zaczynamy obserwować umysł, gdy zaczynamy medytować, pierwsze co pojawia nam się w głowie to jest zawartość umysłu, zawartość głowy oraz strumień myśli. Widzimy strumień myśli, które cały czas się zmieniają, cały czas przepływają przez nasz umysł i zaczynamy analizować te myśli. Pojawia się Perspektywa obserwatora, pojawia się taki metapoziom, czyli poziom wyżej nad myślami, i nawet można przekontemplować sobie ten temat. Jeżeli oglądaliście poprzedni film na temat Self-Inquiry i zadawaliście sobie pytanie, kim ja jestem, to wchodząc troszeczkę wyżej, obserwując swoje własne myśli, kontemplując naturę ja, naturę tego, skąd pochodzi ja. Jeżeli troszeczkę pobawicie się myślami i zadacie sobie pytanie, kim ja jestem, pojawi się myśl, no jestem tym, tym, tym i tym, i zadacie sobie pytanie, kto jest tym, tym i tym, pojawi się odpowiedź, no ja jestem, no ale kim jest ja, no znowu jakaś odpowiedź, kim jest ten, który widzi, że on to ja, tak? I możecie tak wchodzić poziomy logiczne coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej. I to, co dostrzeżecie, to jest to, że zawsze jest jakieś ja wyżej pod tym, nad tym, co jawi wam się jako ja. I to tworzy troszeczkę taki na początku mętlik w głowie. I taką, mógłbym powiedzieć, duchową depersonalizację, ale bardziej intelektualną niż taką doświadczalną. Ponieważ gdy zobaczycie, że tych ja jest bardzo dużo... I na poziomie logicznym utrzymywanie ich wszystkich naraz jest absurdem, i dostrzeżecie, że zawsze jest jakieś ja obserwujące, to możecie w końcu zadać sobie pytanie: No dobra, no to kto steruje tym ja? Kim jest kontroler myśli? Kim jest kontroler? Skąd bierze się kontrola? Albo może będziecie zastanawiać się na temat tego, czym jest wolna wola. Bo jeżeli istnieje ja, które zawsze obserwuje to ja, które jest obecne w tej chwili, to znaczy, że istnieje nieskończoność ja. Jeżeli istnieje nieskończoność ja, i zawsze możemy powołać kolejne ja, które widzi i obserwuje to ja, którym jestem teraz, i zawsze możemy powołać kolejnego ab abstrakcyjnego kontrolera tego ja, to znaczy, że kontrolerów też jest nieskończoność. I tutaj dochodzimy troszeczkę do takiego absurdu absurdu ego, w znaczeniu kontemplacji ego i w znaczeniu zrozumieniu, zrozumienia ego, gdyż ego samo w sobie jest zamkniętym systemem, który, który nie jest w stanie zrozumieć sam siebie. To znaczy. Gdy próbujemy uchwycić znaczenie ego, gdy próbujemy uchwycić znaczenie umysłu, gdy próbujemy uchwycić znaczenie strumienia myśli, używając strumienia myśli, to zawsze jesteśmy zamknięci w tym strumieniu myśli i nigdy nie jesteśmy w stanie wyjść poza ten strumień myśli, żeby go zrozumieć, gdyż wychodząc poza strumień myśli, wciąż jesteśmy w strumieniu myśli. I to jest mega złożony koncept, i polecam Wam się tutaj zatrzymać. Jeżeli nie rozumiecie tego, o czym mówię, jeżeli nie oglądaliście poprzednich moich filmów, to do nich wróćcie, zróbcie sobie notatki i na spokojnie w medytacji sobie to przekontemplujcie, bo to jest naprawdę mega złożony i ważny temat, a jeżeli to zrozumiecie i przekontemplujecie to naprawdę głęboko, to uzyskacie wgląd, który rozwoli wam głowę, rozwali wam dosłownie mózg i pozostawi was z poczuciem intelektualno-egzystencjalnego orgazmu na wiele godzin i po prostu no, no, jest nie do zakomunikowania. Jest to tak głęboki temat i jestem święcie przekonany, że niewiele ludzi na świecie kiedykolwiek w ogóle rozkminiało ten temat i doszło do wglądu na temat tego. Naprawdę to jest jakiś ułamek procenta. Nie? Ja jestem święcie przekonany, ponieważ Niewiele się o tym mówi w naszych mediach codziennych, w szkole nawet się o tym nie mówi, żadna religia o tym nie mówi. No, trzeba naprawdę mieć dużą wiedzę w zakresie epistemologii, językoznawstwa, psychologii albo analizy systemów, zrozumienia tego, jak działa system logiczny, czym jest zbiór elementów, jak systemy się między sobą komunikują. To jest dość e, złożony temat, ale każdy może sobie to przekontemplować sam dla siebie, i to jest coś, co totalnie rozbraja umysł. I to jest na poziomie logicznym, to jest coś, co warto przekontemplować i naprawdę rozgryźć naturę umysłu samemu dla siebie, nie tylko. Że wysłuchacie, co ja tutaj mówię i uznacie, no, Damian mówi mądrze, może ma rację, może nie ma, może to jest ważne, może nie. Nie naprawdę posiedźcie z tym i to rozkminicie, bo to wam da kolejny stopień zrozumienia ego i świadomości, i pozwoli wam wyjść na poziom meta, nawet jeżeli to będzie intelektualny poziom meta, jeżeli będziecie to rozkminiać i niekoniecznie będziecie rozpuszczać ego w medytacji, czy wchodzić w perspektywę świadomości, nawet jeżeli intelektualnie to uchwycicie, to. Bardzo wam dużo da. Jest taka yoga, nazywa się Jana Yoga, i to jest yoga intelektualna. I właśnie to, o czym tutaj mówię, to jest yoga intelektualna, czyli poprzez rozkminę ego, poprzez analizę świadomości, analizę metapoziomów, wchodzimy coraz wyżej do momentów w którym możemy przekroczyć umysł, wejść w stan świadomości niedualnej i uzyskać oświecenie, uzyskać ten wgląd niedualny, który. No, tak jak powiedziałem, to jest po prostu orgazm. Taki egzystencjalny tego się nie da zakomunikować. Jeżeli już wejdziecie na tą ścieżkę i będziecie medytować, i tak jak wspomniałem wcześniej, będziecie już mieli ten dylemat kontroli kontrolera, to każdy musi się z tym zdarzyć. Każda osoba, która jest przytomna. Która jest intelektualnie ogarnięta, która jest tutaj na tej ścieżce nie po to, żeby dopieścić swoje ego, czy tylko sobie ulżyć w cierpieniu, ale naprawdę chcecie głębokiego rozwoju duchowego na bardzo zaawansowanym poziomie. Musicie ten temat ogarnąć. To jest jeden z najważniejszych tematów. Jest tak podstawowy jak medytacja, jak świadomość, jak zrozumienie ego. Jest to początek, to jest dopiero początek przeskoczenia na poziom niedualistyczny, na poziom niedualizmu, o którym będę opowiadał w przyszłości, ale musicie to rozkminić. I szczególnie jak ćwiczycie już uważność, medytujecie, w pewnym momencie no, nie ma opcji, będziecie łapać się na tym, że odpływacie, że umysł gdzieś tam fruwa i że nie jesteście w stanie go pilnować i nie jesteście w stanie go kontrolować. I wtedy pojawia się takie pierwsze zwątpienie, pierwsze zwątpienie w praktykę. I polega ono na tym, że wykonujecie jakąś praktykę, coś tam się pojawiło, coś tam klikło w głowie, ale zaraz gubicie tor. Zaprzestajecie praktyki albo wątpicie w siebie, albo coś się nie zgadza w głowie i, i po prostu przychodzi taka, takie uczucie zwątpienia, że to nie ma sensu, że nie umiem siebie pilnować, że nie mam kontroli. I to jest bardzo ważny etap i tak ma być. Jest wszystko ok, nie martw się. Bo teraz potrzebujesz posiedzieć samemu ze sobą i, tak jak wspomniałem wcześniej, zacząć kontemplować to, czym jest ja, które obserwuje to ja, które istnieje i kim jest ja, które kontroluje to ja. Czyli musisz zacząć obserwować swój umysł i zrozumieć naturę kontroli, tego jak umysł funkcjonuje, jak tworzy kontrolę, skąd kontrola wypływa kto kontroluje, czym jest kontrola, kontrola, czym jest kontroler. Jeżeli chcesz podejść do tego bardziej e, z nurtu gestalt i chcesz nawet wcielić się w rolę kontrolującego ego w twojej głowie, to możesz zamknąć oczy i powiedzieć sam do siebie, że teraz chcesz porozmawiać z kontrolerem i dosłownie przywołaj w swojej głowie obraz kontrolera, dosłownie osoby, która jest kontrolująca, i porozmawiaj z nią, co ona robi, skąd się wzięła, jakie jest jej zadanie. Dosłownie, jakbyś rozmawiał z jedną ze swoich subosobowości, i to też jest mega przydatne, mega pomocne. To nieraz pomaga w przerobieniu osobowości perfekcjonisty. Jeżeli jesteś perfekcjonistą albo masz lęki na tle odpuszczenia kontroli, to rozmowa z kontrolerem i rozkminienie kontrolera jest w ogóle mega pomocne. Ale jeżeli chcesz mieć takie większe zrozumienie natury kontroli, to potrzebujesz to jeszcze troszeczkę przekontemplować. I teraz przejdziemy jeszcze krok dalej. Mianowicie, przychodzi też taki moment, kiedy obserwacja ja staje się bezwysiłkowa. To znaczy, tak jak wspomniałem kiedyś, na początku, gdy siedzimy, medytujemy, ćwiczymy uważność, cały czas musimy się pilnować, żeby ćwiczyć, ustalać sobie jakiś plan dnia. To wszystko jest takie wysiłkowe. Ale przychodzi taki moment, kiedy, szczególnie jak już długo praktykujesz, że ta praktyka zaczyna być coraz bardziej płynna. To znaczy, na przykład, siadasz do medytacji, zamykasz oczy i nagle po kilku minutach czujesz, że nie wkładasz w to wysiłku, i nagle masz pustkę w umyśle, umysł. Zaczyna się uspokajać, pojawia się poczucie głębokiego spokoju, i gdy otwierasz oczy, to masz takie poczucie, że już jesteś bardzo głęboko zakotwiczony w świadomości i nawet nie włożyłeś w to wysiłku. Albo mogą pojawić się takie stany flow, że na przykład wykonujesz jakąś rzecz i nagle masz poczucie, że nie masz kontroli, ta rzecz się wydarza samodzielnie i masz wrażenie, jakbyś płynął. Z doświadczeniem i nic tego nicowego rzeczy się zadziewają wokół Ciebie. Nie wiesz, skąd co się bierze. Wszystko się, daje, wszystko się dzieje tak samoczynnie, bardzo płynnie, tu i teraz, bardzo szybko, masz poczucie, jakby czas się zatrzymał. I to wszystko się tak dzieje, i nawet możesz mieć takie poczucie, że Twoje ciało samo funkcjonuje, samo się porusza, samo myśli. Podejmuje decyzję, ale nie ma w tym żadnej osoby, nie ma żadnego uczestnika tej gry, tego ruchu, tego działania, że Ciebie w Tobie nie ma, a wszystko wokół Ciebie się po prostu dzieje. Możesz mieć też takie poczucie, że się rozpływasz z doświadczeniem i to wszystko się wokół Ciebie dzieje. I to są wszystko przedsmaki doświadczeń niedualnych, po prostu Twoje ego zaczyna się rozpuszczać i zaczynasz mieć. Takie zaczątki wglądu w świadomość niedualną. Przychodzą takie spontaniczne, właśnie doświadczenia. One na razie są niestabilne, one przychodzą i odchodzą i tak dalej. Dlatego, właśnie ta praca z poczuciem kontroli i z tym metapoziomem jest taka ważna. To jest taka praca psychologiczno-egzystencjalna, ale warto jest to. Zrobić to, co powiedziałem na początku, warto jest zrobić to ćwiczenie i to przekontemplować, bo później, jak będziesz miał te stany niedualne i z, i, i, i z nich zejdziesz, tak? Wrócisz z powrotem do umysłu, do ego, do konceptów, to będziesz miał takie jazdy, że raz będziesz w stanie niedualnym, potem wrócisz do ego i to będzie taki chaotyczny kontrast. Raz do jednego, raz do drugiego i to będzie wywoływało w tobie silne poczucie pomieszania. Dlaczego? Ponieważ nie zintegrowałeś ego w doświadczeniach niedualnych. To znaczy wchodzisz w stan niedualny, ale potem wrzuca cię z powrotem do umysłu i twoje ego nie wie, jak zinterpretować stan niedualny i jak się w nim zachować, więc zaczyna mu odwalać albo... Wpada w jakieś huśtawki nastrojów, albo próbuje się chwycić jakichś duchowych konceptów, które mu dano, na daną chwilę odpowiadają, albo na przykład pojawia się duchowe ego, tak? Zaczynasz chwytać się jakichś koncepcji i przyswajać jako własne, identyfikujesz się z nimi, i nagle tworzyć się nowe ego, które teraz jest bardziej duchowe, bardziej oświecone. Yy, I później znowu wejdziesz w lęki, dramaty i, i przywiązanie i będziesz miał takie silne poczucie, że coś osiągnąłeś, ale to straciłeś i pojawić takie silne pożądanie, że ty chcesz tam wrócić i będziesz robił absolutnie wszystko, żeby to osiągnąć. No i w zależności od tego, jak będziesz zdeterminowany, to możesz oczywiście wrócić do praktyki medytacji, do praktyki duchowej, żeby wrócić do stanu niedualnego, chyba że uznasz, że ci wystarczy to, co osiągnąłeś, no ale wtedy znowu będziesz siedział w ego, i poznasz to po tym, że po prostu przestaniesz być szczęśliwy. Tak najłatwiej jest poznać, że siedzisz w ego, że czujesz, że twoje poczucie szczęścia jest uwarunkowane, czujesz silny związek z poczuciem wartości, czyli bardzo silnie jesteś utożsamiony z ego i z poczuciem wartości i bardzo jesteś mocno uwikłany w społeczne koncepty. To taki tip, gdyby ktoś się zastanawiał, co to znaczy być uwikłanym wego i siedzieć w Matrixie. I teraz tak, gdy będziesz medytował, gdy będziesz ćwiczył uważność, gdy będziesz miał już te przesmaki stanów niedualnych, pojawi się takie poczucie odpuszczenia, uwolnienia, albo niektórzy nauczyciele duchowi czy mistycy mówią na to poddanie się. Ja też to tak nazywam, z tym, że żeby to bardziej zarysować, bardziej nakreślić, jak to wygląda, wyobraź sobie taką sytuację, gdy doświadczasz w życiu ogromnego bólu, ogromnego cierpienia, panicznego lęku, panicznego strachu. Wszystko w Twoim życiu to katastrofa, i ogólnie przychodzi taki moment, gdy nie możesz uniknąć dłużej cierpienia. Wyobraź to sobie, jeżeli może się tak zdarzyło, że kiedyś przechodziłeś taką sytuację w swoim życiu, byłeś na takim etapie w życiu, może teraz tak się dzieje u Ciebie w życiu, gdzie po prostu masz pilne, palące problemy, może problemy psychiczne, może masz. Kontakt z kimś bliskim, kto ma duże problemy albo doświadcza psychicznego albo fizycznego bólu. Generalnie chodzi mi o takie doświadczenie, gdy nie jesteś w stanie uniknąć bólu. Nie da się uniknąć. Nieważne co zrobisz, nieważne w którą stronę pójdziesz, czujesz ból. Ja byłem w takiej sytuacji wielokrotnie i. To, co jest bardzo charakterystyczne w takich sytuacjach, bo one mnie bardzo umocniły duchowo i one mnie bardzo zbudowały duchowo, i to jest też powód, jeden z powodów, dlaczego w ogóle zainteresowałem się duchowością, to jest to, że doszedłem do momentu w moim życiu, gdzie nie byłem w stanie uniknąć cierpienia. Po prostu uczułem tak ogromne cierpienie, tak ogromny lęk, tak ogromne zwątpienie w siebie, w swoje poczucie wartości. W świat, że doszedłem do takiego momentu, w którym yy, przyszły do mnie takie myśli, że najchętniej tu bym się zabił. Nie? nie to, że chciałem popełnić samobójstwo, bo jakby widziałem, że to myśli, nie? I się z nim nie utożsamiałem. Ale widziałem, że mój umysł już doświadcza takiego cierpienia, że najchętniej tu by się zabił. I tak zacząłem analizować to. Mam koncepcję, że chciałbym się zabić. I teraz tak, mam cierpienie, co nie? I mam chęć zabicia się, i analizuję to, i zastanawiam się, dlaczego chcę się zabić. I doszedłem do wniosku, że to cierpienie jest tak ogromne, że pragnienie zabicia się jest pewnego rodzaju nadzieją, że dzięki temu uniknę bólu. To znaczy, bo to też, to też warto zakomunikować, nie? Bo Ludzie też często nie rozumieją na przykład samobójców. Nie? Ja myślę, że w pewnym sensie to rozgryzłem, bo umysł żyje na zasadzie unikania bólu i dążenia do przyjemności, gdy umysł nie jest w stanie uniknąć bólu, czyli dochodzisz do takiej sytuacji ekstremalnej, gdzie nieważne, co zrobisz, czujesz ból. Jedynym rozwiązaniem jest się zabić, bo to jest jedyny sposób, żeby osiągnąć po poczucie szczęścia. I teraz tak, tutaj nie będę wchodził dalej w sferę psychologiczną, bardziej się zajmę sferą egzystencjalną. Gdy umysł chce się zabić, tak, gdy ego chce popełnić samobójstwo, to tak naprawdę chce się rozpuścić. Chce się rozpaść. Chce wyjść z tego zamkniętego systemu, w którym nie jest w stanie odnaleźć szczęścia. I nie jest też w stanie odnaleźć poczucia kontroli. Bo umysł jest skomplikowanym systemem samozachowawczym, który dąży do, do, do pewnego rodzaju kontroli, do pewnego rodzaju równowagi, żeby zaspokajać swoje potrzeby. I teraz, gdy dojdziesz do takiego ekstremum i nie popełnisz samobójstwa fizycznie, tylko wsiąkniesz w naturę umysłu. Do takiego stopnia, że ten umysł się w końcu podda. Dosłownie umysł ma taką zdolność, że może się totalnie poddać. Dosłownie tak, jakbyś popełnił samobójstwo mentalnie, ale nie fizycznie, i to jest coś, co nazywamy też śmiercią ego. I wtedy ten cały system, który jest stworzony, który ma pewnego rodzaju um, fundament, osadzony na koncepcjach, Totalnie się rozpada, dosłownie jakbyś umarł, i wtedy jest takie poczucie jakbyś umarł. Jest takie poczucie tymczasowego braku zainteresowania czymkolwiek, braku poczucia wartości, pływania we wszechświecie, dosłownie totalnego zaniku poczucia wartości. I wtedy ciało mocno się relaksuje i dosłownie poddaje się samo do siebie, trochę tak jakby implodowało do środka. I to trochę przypomina, nie wiem czy ktoś z Was interesuje się tematem czarnych dziur, ale to jak powstaje czarna dziura, gdy na przykład wybucha gwiazda neutronowa. Nie wiem, chyba dobrze to powiedziałem tak jest to gwiazda która się zapyta. No i generalnie yy, tak też wygląda moment gdy obserwujące ja zobaczy, że to ja kontrolujące nie jest w stanie utrzymywać kontroli, ponieważ to ja kontrolujące tak naprawdę nie istnieje. I to jest Kluczowy moment w rozpuszczenia przywiązania do, do życia i odpuszczenia lęku przed śmiercią. Jeżeli to rozkmijcie i przerobicie, to generalnie powinniście przestać czuć lęk przed śmiercią. To znaczy taki lęk przed unicestwieniem siebie. Może pojawić się taki strach, na przykład, że że wiadomo, że warto coś zrobić, żeby sobie żyć, no bo życie w sumie może sobie funkcjonować, i to, że ktoś nie czuje lęku przed śmiercią, to nie oznacza, że nagle ma przestać jeść, robić kupę, czy chodzić do pracy i w ogóle żyć. Co nie? Można nadal funkcjonować i nawet yy, zaakceptować rolę emocji, jako nieodłączną część naszej egzystencji, ale lęk jako taki przed. Unicestwieniem ego przed zniknięciem ego, przed rozpadnięciem się tego systemu, powinien zniknąć. I wtedy, generalnie, no, nie czuję się lęku przed śmiercią. To, to, to nie znaczy, że nie czuje się strachu, bo strach może się pojawić, tak, żeby na przykład, nie wiem, przechodząc przez ulicę, uważać albo jadąc samochodem, uważać na drodze, tak. To są normalne. Rzeczy, ale ten abstrakcyjny lęk, ten rodzaj paraliżu ludzkiej woli przed dokonywaniem decyzji, bo nie wiesz, co będzie za chwilę, nie wiesz, którą decyzję powinieneś podjąć. Ten dylemat egzystencjalny wynikający z własnej woli i z roli człowieka jako świadka doświadczenia, który ma do czynienia z Ewolucją świadomości i jednocześnie takim ogromnym chaosem w świecie, to powinno się rozpaść. Ten egzystencjalny dramat. I żeby nie było, to jest bardzo ciężkie do osiągnięcia. Ja sam na tej drodze osiągnąłem bardzo wiele tego typu wglądów, bardzo wiele tego typu doświadczeń. Moje ego umierało wielokrotnie. Um, Pamiętam pierwsze swoje doświadczenie niedualne. To w ogóle wydarzyło się w dniu, mojej, w dniu śmierci mojej babci. Wtedy nagle coś klikło w mojej głowie, że, że ostatecznym zrozumieniem jest śmierć. Nie, nie, nie w sensie, że umierania, tylko w, że chodzi o umieranie, tylko w sensie, że chodzi o zanik tendencji do przywiązywania się do życia, zanik tendencji do przywiązywania się do swojego ja i rozpoznanie tego ja uniwersalnego, które cały czas siedzi w tle, w świadomości. Potem gdzieś to moje ego wróciło, szczególnie ze względu na to, że byłem jeszcze młody i bardzo mocno utożsamiłem się z koncepcjami rozwojowymi, z rozwojem osobistym, więc uznałem oświecenie jako coś do osiągnięcia, i też, szczególnie jak oglądaliście kiedyś moje wcześniejsze filmy, to miałem w sobie taki rodzaj takiej pychy, takiej arogancji. To też było związane z tym, że byłem młody, trochę szukałem swojego głosu w świecie. Nie wiedziałem, co ja będę w życiu robił, nie wiedziałem, którą ścieżkę kariery podejmę, więc trochę szukałem siebie dosłownie. Um, no Ale gdzieś tam potem miałem tych doświadczeń więcej i więcej i więcej i każde z tych doświadczeń w pewnym sensie usuwało moje ego, pozwalało mi podejmować nowe decyzje w życiu, um, bo to usuwa twoje ograniczenia, usuwa... Twoje umysłowe przywiązania i pozwala ci działać bardziej efektywniej. No ale gdzieś tam to zawsze funkcjonuje z tyłu głowy, i jest taką częścią tego funkcjonowania w życiu. Ja sam w pełni się swojego ego nie pozbyłem i nie widzę w tym sensu, aczkolwiek im mniejsze czuję przywiązanie do ego, tym więcej jestem tym bardziej jestem szczęśliwy. Ja wiem, że jeżeli chcę być szczęśliwym człowiekiem, to to jest najlepsze, co można zrobić, po prostu uwolnić się od swojego umysłu. Ogólnie z perspektywy czasu uważam, że najlepiej jest założyć, że ta praca nad sobą w kwestii uwalniania się od umysłu, uwalniania się od ego i odpuszczania przywiązania do kontroli będzie się odbywać przez całe życie, że będziemy robić to przez całe życie. Um, uważam, że to jest bardzo bezpieczne, tak, być tak, mieć takie przekonanie, gdyż nigdy nie wiesz, w jakim stopniu jesteś uwarunkowany. Każdy z nas ma pewnego rodzaju ciemną plamę z tyłu naszych głów, takie miejsce w naszym umyśle, którego nie dostrzegamy, taki cień który objawia się pewnego rodzaju ignorancją, i nigdy tak naprawdę nie jesteśmy w stanie wiedzieć tego, czego nie wiemy. To jest taka no, nieustająca praca do wykonania nad sobą. Umysł jest też mocno uwarunkowany w stopniu biologicznym, czego się nie da wyprzeć ani wyłączyć tego, że mamy potrzeby że potrzebujemy jedzenia, potrzebujemy innych lud ludzi. Potrzebujemy pieniędzy, jesteśmy przywiązani do miejsca, w którym mieszkamy. Potrzebujemy schronienia, potrzebujemy mieć w jakimś stopniu życie przewidywalne. Um, więc lepiej jest moim zdaniem no, nie, nie unikać takich potrzeb tak codziennych, też nie ma co się tego wypierać. Ale. To już od was zależy to jak mocno jesteście przywiązani do tego co macie, do tego jak mocno jesteście uzależnieni, w jakim stopniu trzymacie się kontroli, w jakim stopniu jesteście uwiązani przez swoje ego, jak mocno ono czyni was nieszczęśliwymi. I to też od was zależy to jak daleko chcecie pójść na tej ścieżce duchowej. Um, ja pamiętam, gdy zaczynałem, to ja sobie założyłem, że chcę oświecenia, chcę pełnego oświecenia, chcę pełnego stanu niedualnego. Mocno zainspirowali mnie y, nauczyciele duchowi, różni twórcy w internecie, ale też moje własne kontemplacje mocno mnie inspirowały. To, że nie byłem w stanie odpuścić rozkminiania tematu śmierci, śmierci w ogóle. To, to jest śmierć to jest temat, który pasjonuje mnie od dziecka, który nałogowo analizowałem od dziecka i nigdy nie przestałem go analizować. Jest to dla mnie coś mega fascynującego, gdyż interpretując śmierć jako koniec życia możemy to potraktować jak takie lustro, zadając sobie pytanie czym jest to życie. Jaką wartość ma ono dla nas, i przede wszystkim to, e, dlaczego boimy się śmierci i co takiego kryje się pod lękiem przed śmiercią. Dla mnie osobiście kontemplacja lęku przed śmiercią pozwoliła mi wyzbyć się największych lęków w życiu i podejmować naprawdę mega odważne decyzje. Mega odważne decyzje. To nie znaczy, że nadal nie mam jakichś swoich przywiązań, czy. Czyli czy, czy, czy to nie znaczy, że ja sam jestem idealny. Nadal mam rzeczy w swoim życiu, nad którymi pracuję, ale sama ta praca. No, pf, słuchajcie, no, zmieniła moje życie dramatycznie. Całkowicie, nie, niemalże. Nigdy nie byłem. Tą samą osobą, odkąd zacząłem tą pracę, na co nigdy. Znaczy, to jest taki trochę truizm, nie? E, nigdy nie byłem tą samą osobą, którą byłem. No, Kaman, Damian, ogarni się, dostać na więcej. No, chodzi o to, że po prostu wejście na tą ścieżkę duchową i kontemplacja utraty kontroli, poddania, ego, świadomości, śmierci, to wszystko wywarło tak. Silny wpływ na mój umysł, że pozwoliło mi to naprawdę podejmować decyzje, które myślę, że ukształtowały moje życie w taki sposób, że gdybym nie wykonał tej pracy, to. No, nawet sobie tego nie jestem w stanie wyobrazić, nie? Ale jak, jakby to miało teraz wyglądać, ja tej pracy nie wykonał, ale myślę, że. Żyłbym nadal w takim przytłoczeniu swoich lękach, bojąc się wyjść ze strefy komfortu, wstydząc się siebie, nie podejmując takiej większej decyzji. Tak, myślę, że tak. Słuchajcie, um... Skończę tutaj to wideo. Myślę, że będzie troszeczkę dłuższe, ale za to takie treściwe. Temat kontroli. Yy, trzeba go przeanalizować, przekontemplować, rozkminić, zobaczyć. Zaobserwować w umyśle, odpuścić, zobaczyć, jak funkcjonuje poddanie się. Bo też kwestia poddania się jest o tyle ważna, bo. Z utratą kontroli przychodzi też akceptacja i, i, i stan flow, i przychodzi też poddanie się i takie zaufanie, że to, co się wydarzy, ma być dokładnie takie, jakie będzie. To nie znaczy, że będzie dobrze, może czasami być źle, ale to poddanie się wyzwala nas z takiego napięcia egzystencjalnego, z takiego dramatu, jak wspomniałem wcześniej. Czy ja podej podjąłem dobrą decyzję? Taki ciągły lęk. I takie ciągłe FOMO, tak? czyli Fear of Missing Out, czyli podejmuję jedną decyzję, a potem rozkminiam, czemu nie podjąłem innej decyzji. Albo robię jedną rzecz i w trakcie robienia jednej rzeczy myślę o tym, że powinienem robić inną rzecz i całe życie towarzyszy mi taki niepokój, że powinienem robić wszystko inaczej od tego, jak robię. Nie? To jest bardzo ważny temat do analizy i, i przerobienia. Mam nadzieję, że to wideo Was zainspiruje do głębokiej kontemplacji. Nie pozostawajcie tylko przy moich słowach, przeanalizujcie to sobie, pomedytujcie nad tym. Może spróbujcie spisać swoje myśli do dziennika i zobaczcie, co Wasz umysł wyprodukuje. Zobaczcie, jak funkcjonuje kontrola w umyśle, jak funkcjonują różne metapoziomy u Was. W poczuciu kontroli, gdy zobaczycie, że coś kontrolujecie, gdy pojawia się jakieś napięcie wynikające z kontroli, możecie zadać sobie pytanie, skąd ta kontrola? Czemu chcę to kontrolować? Kto chce to kontrolować? I sprawdźcie, czy nie towarzyszy temu lęk. W większości naszego życia nasze poczucie kontroli jest determinowane przez lęk. I jak po sznurku do kłębka możecie po prostu rozbroić niektóre schematy, szczególnie te lękowe, i pozwolić sobie na więcej swobody w życiu. Takiego życia bez, bez napinania się, bez, bez spiny, bez takiego negatywnego podchodu do życia. To jest trudny temat, zaawansowany, ale. Też nie trzeba wszystkiego naraz brać. Można sobie tak dziubać po trochu i powoli, powoli dekonstruować zawartość swojej głowy. Ja, mam na imię Damian, dzięki Wam serdecznie za Waszą uwagę. Zostawcie łapki w górę, komentarze. Poszerujcie ten film gdzieś na social mediach. Wyślijcie znajomemu, jeżeli uważacie, że. Może on wyciągnąć z tego filmu jakąś wartość dla siebie. Zapraszam was do, zachęcam do wspierania kanału na różne możliwe sposoby. I widzimy się w kolejnym materiale. Miłego elo, buźka.